Witajcie, drodzy widzowie. Czas na oczywiście kolejne trzy osoby z poprawną odpowiedzią na wczorajszą zagadkę. Zaliczają się dzisiaj do nich Król Kraku, Skorwin Klein i Styx. Tak jak wczoraj, nie musiałem nawet zeszyciku otwierać, żeby ich odczytać i żeby ich zapamiętać. Dali oni odpowiedź trup, choć liczyłem, że raczej wyjdzie ta odpowiedź umarły. Bardziej na tę odpowiedź liczyłem, ale teoretycznie trup to jest też poprawna odpowiedź. Jakby taki syst, taki synonim. Sorki. Kaszel, bo katar lubią mnie czasem podręczyć. A dowód tego, że to jest właśnie umarły, zaprezentują właśnie te dwie teraz, zaprezentują to, czego jest poprawnie nie umieliście podać, czyli skąd mogą mieć inspirację na to, z czego mogą czerpać wzorzec do tej zagadki. A więc teraz zobaczycie dokładnie z czego. Serce ustało, pierś już lodowata, ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. I teraz pewnie już widzicie. To zarówno jest to Wiedźmin jedynka, jak i dość popularna lektura tam. Dziady. Dziady Adama Mickiewicza, dokładniej utwór Upiór, wprowadzający do tej drugiej czy tam czwartej części. Ale możecie być pewni, że jeszcze gdzieś będą się tam pojawiać szanse na więcej niż jeden punkt. Tylko ja nie wiem, czy wy będziecie dalej je wykorzystać. Ale to już wkrótce zobaczymy. Witam ponownie w Q&A opinii odcinku 19, w głównej części naszego oczywiście odcinka, w której udzielę odpowiedzi na pytania, które mi pozostawiliście wczoraj. A zatem przejrzyjmy, co takiego chcielibyście się dowiedzieć. Nestle Schiller, Nestle Schiller, Nestle Schiller. Dla ochłody coś więcej jest niż lody, jak polewka to z kaktusa, pole z kujku, dawaj susa, wpadnij czasem na banana, rzucaj wieczkiem z Manhattana, lion ryczy, po co nerwy, tyski kitkatem, żądaj przerwy, rozbudź zmysły przy kortinie, lato smakiem, Nestle płynie. Hej, dobre, dobra rymowanka. Jeśli jest od twojego autorstwa, to powinieneś sobie ją, opatentować, że tak bym powiedział, mieć do niej prawa autorskie. Żeby nikt ci tego nie ukradł, bo dobra, naprawdę dobra. Tatara, tatara, tatara. Nie, to pierwsze, bo to było lepsze. A nutka tak nie, ale to lepsze. Trzeci komentarz na stronie drugiej? Jak na stronie drugiej? Jak przecież tu nie ma więcej niż jednej strony z tym samym odcinkiem. Czy u Leśkiej serial Magiczny Autobus? Magiczny autobus, magiczny autobus. Nie przypomina mi się. Kurc, wkrótce premiera. Kurc, myślę, że jest jakaś krótki. Kurc, wkrótce premiera. Czy to w tym sensie, czy w innym? Minutka. Finałeś werb klątwa aptekarzy? A to oglądałem. To ci powiem, że oglądałem parę razy. Tak, wiem, widziałem to, że premiera się spóźnia, wiem. Co się dzieje, wyjaśniłem wczoraj, wyjaśnię teraz, że pewne problemy z internetem, które się działy, kiedy ja akurat byłem w kościele. Tak, wiedziałem, że mnie się spóźnia, naprawiłem to i pojawił się odcinek o 21. No mówiłem, w nagłych sytuacjach odcinek się pojawił o 21. Mówiłem już to kiedyś. Taka sytuacja akurat była wczoraj, na którą nawet ja nie miałem wpływu. Boli mnie klatka piersiowa, co z tym zrobić? Kurczę, no nie wiem, no. Mogą być tego różne powody. Jeden z może być, podejrzenie zawału serca, a innym może to być jakiś skutek, nie wiem, jakiegoś ciosu, jakiegoś przetrenowania, powodów może być parę. Co zrobić, nie wiem. Ciężko mi to też powiedzieć, jeżeli to miałby zawał być, coś, podejrzenie zawału, to najlepiej jednak się udać z tym do lekarza. Najlepiej, lekarz ci lepiej to wyjaśni, co powinieneś zrobić. Będziesz do szkoły chodzić do ostatniego momentu? Raczej się postaram. Spróbuję, zobaczymy. A na praktykach byłem, więc jak miałem poprawić?
Oj, to już tak, a to już taki problem, żeby z tej praktyki chociaż jednego dnia się zwolnić, żeby to poprawić? Jakoś u mnie, jak miałem na przykład, nie wiem, gdzieś się udać coś załatwić ważnego, to jakoś na praktykach nie był problem, żebym danego dnia się zwolnił, albo powiedział, że nie dam rady przyjść, bo to i to. Nie było jakimś problemem. I to rozumiem. No, cieszę się, że się rozumiemy. Inspirację wziąłeś z filmu Władca Pierścieni, co nie? Jak już oglądałeś od samego początek, a na pewno oglądałeś, to wiesz, skąd wziąłem już inspirację. No to ja też mówię Władca Pierścieni lub Hobbit. Sąsiad, zrób live, proszę, bo no to idę po piwo. Naprawdę, lol, naprawdę irytujesz mnie tymi swoimi. Live, naprawdę. Będzie czas, będzie live, proste. Co ten Piotr? Nie, to akurat nie jest Piotr. Lol, to nie jest Piotr. Dobrze jest tak, jak jest? Zależy w jakim sensie, co? Dokładnie, aż na myśli, ale na razie jak jest, na razie jest dobrze. Dunajec przekracza Stan. Dunajec, nie kojarzę rzeki, kojarzę rzekę Dunaj, ale Stany to raczej są w Ameryce Północnej, w USA. A w Europie raczej nie ma żadnego państwa, które miałby podział na Stany. No co, Polska województwa, Niemcy na landy, a Dunaj gdzieś tam przez Niemcy chyba przepływa, jeśli się dobrze orientuję. Więc raczej nie przepływa przez żadne Stany. I w tym momencie doszło do końca. No dość szybko się uwinę z tego względu, że nie zasypaliście mnie jakimiś pytaniami, no. Co naprawdę poprawiło mi humor nawet, że nie daliście mi nie wiadomo ile pytań. W ten sposób odcinek mogłem z większą chęcią chwalę go zrobić dzisiaj. Ale nie będę się jakoś tu rozczulał, bo to chyba nie jest moment, żeby się rozczulać takie tam. Na początek podam małą zagadkę, a później krótka mała informacja, moim zdaniem dość istotna. A więc zobaczymy, co ja dla was dzisiaj przygotowałem. Znany kruszec, jedyny w swoim rodzaju. Nie do rozpuszczenia i uszkodzenia, aż do spotkania królewskiej wody. No to jest ta mała zagadka. Może nie ma aż tak rymów. Ciężko miłoby dodać jakieś rymy. Nie chciałem kombinować, żeby też nie było dla was za trudno. Oczywiście jedna odpowiedź, jedna. Żeby nie było, ktoś mi zaraz będzie mówił, że więcej. Jedna. A co do informacji, jak widać, odcinek już jest 19. Pojutrze pewnie już 20. I moje takie jest zwątpienie, które miniaturki powinienem wybrać. No za chwilę wam przedstawię dwa warianty miniaturek. No tu będzie pierwszy wariant. To będzie pierwszy wariant, widzicie? Pana Gracjana Rozwadowskiego jest tu wariancik. Nawet widać od razu napisane. Zaś drugi już to jest innej osoby. Bodajże tego chyba Roberto, czy Hilfigera, czy kogo tam innego, nie jestem teraz pewien. To właśnie teraz przez chwilę mogliście je zobaczyć. I właśnie nie zrobiłem tego bez powodu. Chcę po prostu poznać waszą opinię, który rodzaj miniaturek powinienem zastosować przez kolejne 10 odcinków, począwszy od odcinka 21. Zrobię oczywiście małą ankietkę w społecznościach i tam zostawicie swoje głosy. Wariant 1 to wariant Gracjana Rozwadowskiego, który widzieliście jako pierwszy, a wariant drugi to właśnie wariant ten, no, kolegi z tym właśnie, no, on tam był tym żołnierzem, nie wiem, czy tego pana Hilfigera, czy kogo, no to musiałbym sprawdzić na poczcie, jak tam się nazywał. Po prostu zagłosujecie i wybierzecie, który wariant waszym zdaniem powinien pojawić się od tego odcinka 21. Fajnie właśnie było właśnie, żebyście potraktowali na poważnie to głosowanie. Bo samemu wybrał oczywiście, ale chcę powiedzieć też jako tako wasze zdanie, żeby nie było, że mój kanał to jakaś dyktatura, gdzie widzowie się nie liczą. Ja chcę pokazać, że mój kanał to jednak taka trochę demokracja. Że widzowie mają prawo też głosować. W pewnych sprawach. A z informacji będzie już tyle, ja się będę z wami żegnał i do zobaczenia najpewniej już pojutrze. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Siemaneczko.